Witam Państwa serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj o szczęściu. Czy ono jest potrzebne na giełdzie, czy nie jest potrzebne? Serdecznie zapraszam. Na ekranie mamy wyświetlony pierwszy wykres. Proszę Państwa, jest to wykres Dow Jonesa od 1982 roku. I niektórzy uważają, że szczęście na giełdzie nie jest potrzebne. A przecież tak naprawdę, jeżeli by się poważnie zastanowić, no to ono jest potrzebne w każdej fazie życia. Dwa przykładowe rodzaje szczęścia i zaczynamy w tym momencie od pierwszego rodzaju tego szczęścia, czyli nasz czas przebywania na rynku. Pamiętamy wszyscy książkę Czarodzieje rynku, pamiętamy wszyscy chociażby Ed Sejkotę i pamiętamy chociażby Richarda Dennisa, przedstawiciela słynnej grupy Żółwi. I teraz, drodzy Państwo, mamy dwóch czarodziejów rynku i w tym momencie Sejkota robi z 5 tysięcy dolarów zarabia kwotę 15 milionów dolarów, natomiast jak pamiętamy, grupa Żółwi z kwoty 400 dolarów zarabia około 400 milionów dolarów. Te kwoty mogę pomylić, czy 400, czy 200, ale ideę jak gdyby w tym momencie mamy. No i przechodzimy na kolejny wykres i patrzymy sobie chociażby na wykres WIG-u 20 i proszę zwrócić uwagę, to jest ten okres, gdzie zarabia się łatwo, tak? Tutaj był trend, oczywiście oni mieli dobrze dobraną strategię inwestycyjną, posługiwali się strategią trendową, w dobrym okresie byli na rynku, zarobili pieniądze. Oczywiście możemy wyobrazić sobie sytuację, że jest ktoś na rynku w tym samym czasie, posługuje się niewłaściwą strategią lub psychika mu siada i nie był w stanie zarobić żadnych pieniędzy. Im się to udało. I teraz, drodzy Państwo, przechodzimy na kolejny wykres. I ten wykres to jest dalej WIG 20, to jest trend boczny. Jak pamiętamy, od roku 2000 indeks Dow Jones także wszedł w trend boczny i tak naprawdę w tym trendzie bocznym przebywał od 2000 roku gdzieś tam do około roku 2010. Oczywiście były wahania, ale to już nie były takie silne trendy, jak obserwowane w latach 80. I teraz, proszę Państwa, w tym momencie sytuacja jest następująca. Sejkota wycofuje się z rynku i mieszka na plaży, tak? A grupa Żółwi oddaje wszystko, czyli to wszystko, co zarobili w tym trendzie wzrostowym, oddali w tym trendzie bocznym, a jednocześnie drugi czarodziej rynku, Sejkota, wycofuje się. I teraz, proszę Państwa, możemy zadać sobie następujące pytanie. Mianowicie, czy coś zawiodło? Czy Żółwie nie zauważyły, że rynki się zmieniły? Prawda? To jest podejście techniczne z punktu widzenia wyboru pewnej strategii, a może po prostu mieli mniej szczęścia. Być może Sejkota miał szczęście i wycofał się w porę, stwierdzając po prostu losowo, dobra, zarobiłem, wycofuję się, nie jestem w rynku, a oni ciągnęli dalej, czy jednak popełnili błąd strategiczny i po prostu no, nie zmienili swojego podejścia do rynku, bo nie zauważyli, że rynki się zmieniły. No i w tym momencie mamy wyświetlony polski indeks i proszę zwrócić uwagę, to jest WIG i tak naprawdę w Polsce mieliśmy dotychczas dwie hossy. I znam inwestorów, którzy na przykład z 30 tysięcy złotych podchodzili nawet do kwot rzędu 30 milionów w tym okresie i już się z rynku powycofywali. I po jednej hossie, i po drugiej. Czyli są inwestorzy, którzy w dobrym miejscu byli na rynku, zarobili dużo pieniędzy, wycofali się i na przykład no, przykładowy inwestor jeździ po świecie i w różnych szkołach tanga argentyńskiego uczy się tańczyć, a już jak potańczy, to ćwiczy walkę nożem, tak? I to jest jego, jak gdyby jego jedyna działalność, ale w rynku już nie uczestniczy. Natomiast także, proszę Państwa, byli też tacy, którzy z 10 tysięcy złotych podchodzili na przykład do kwoty 9 milionów w 2007 roku i nie wycofali się, podobnie jak Żółwie, i potracili wszystko. No i teraz jest pytanie, czy popełnili błąd taktyczny z punktu widzenia swojej strategii zarządzania kapitałem, zarządzania swoją pozycją i wszystkiego, co jest w ogóle związane z podejściem rynkowym, czy po prostu nie mieli szczęścia, zabrakło im po prostu szczęścia. I teraz, proszę Państwa, można wysnuć taką wstępną tezę, że większość spekulantów, ja nie mówię o inwestorach długoterminowych, którzy inwestują w perspektywie 20-30 lat na Dow Jonesie chociażby. Przypominam też, że mamy nagrania, które mówią o długoterminowym podejściu, chociażby na podstawie pewnych cykli kalendarzowych w Stanach. Do tego jeszcze oczywiście będziemy wracać, jak ten okres statystyczny się skończy. Natomiast mówimy tutaj o spekulantach i możemy wysnuć wniosek, że większość spekulantów utraci swój kapitał, jeżeli w porę nie wycofa się z rynku. To jest do dyskusji, ja tylko stawiam taką tezę.
czy można założyć wstępnie, że jeżeli ktoś, kto agresywnie porusza się po rynku, jest spekulantem, jeżeli w porę nie wycofa się po dobrym okresie z rynku, to jest narażony na dużą utratę, na utratę dużej części swojego kapitału. To jest teza do dyskusji. Ja tutaj nie mówię ani tak, ani nie. Jestem nawet wręcz bardzo ciekaw Państwa opinii na ten temat. Poruszyliśmy dopiero pierwszy element szczęścia w mojej opinii, natomiast jest jeszcze element drugi. Przygotowałem taką tabelę dla Państwa i proszę zwrócić uwagę, że w mojej opinii szczęście to także dobór instrumentów. To jest bardzo ciekawa sprawa, mianowicie jeżeli mamy skan rynku z tego tygodnia i mamy 20 spółek na kupi i za kolejny tydzień będziemy mieli kolejne 20 spółek na kupi. I proszę Państwa, do portfela potrzebujemy 10 lub 20 spółek, a już w ciągu 3 tygodni wskoczyło nam 60 spółek do portfela z rynku tylko polskiego. I teraz, proszę Państwa, wcześniej czy później staniemy przed dylematem wyboru tego, jakie spółki do portfela wrzucić. No, żadne filtry nam nie pomogą. Proszę zauważyć inną rzecz. Weźmy sobie rynek amerykański. Na rynku amerykańskim mamy 7 tysięcy spółek, a na całym świecie 50 tysięcy spółek. I teraz nagle 1000 spółek daje nam sygnał kupna. No, jakąś tam, bo jest hossa. Jak jest hossa, to wiemy, że wszystkie spółki będą dawać sygnały kupna. Jedne wcześniej, inne wolniej, ale 70% rynku rośnie. I teraz co? Mamy 1000 spółek na kupi, które wybierzemy do portfela? No, musimy dokonać jakiejś selekcji. I ktoś mówi, że szuka spółek w USA w zbiorze 7 tysięcy i zawsze znajdzie setup. No, oczywiście, że zawsze znajdzie. Zawsze będzie któraś spółka, która ten setup ma na wykresie. I to jest dobry setup, sprawdzony, tylko czy on jest sprawdzony na tyle, że bierze pod uwagę to, że właśnie 200 spółek dało ten setup? No bo z tych 200 spółek będzie trzeba wybrać powiedzmy te 5, a może 1, a może 3, a może 10, które faktycznie do tego portfela wrzucimy, prawda? No bo nie kupimy 100 spółek. Trzeba wybrać. I teraz znowu do dyskusji. W mojej opinii element szczęścia wyboru, naszego doświadczenia, analizy fundamentalnej, zmienności, to wszystko zgoda, ale jeszcze jest ten pierwiastek szczęścia, że faktycznie dwóch inwestorów będzie patrzyło dokładnie na ten sam raport i jeden wybierze inaczej, drugi wybierze inaczej i ktoś po prostu ma więcej szczęścia lub lepszą intuicję. I przechodzimy teraz na kolejny wykres. Jest to wykres SWIG80 i zadajemy sobie pytanie, co z tego wynika dla nas już bardziej konkretnie i z punktu widzenia rynku polskiego. Proszę Państwa, ten wykres już pokazywałem wielokrotnie, ja go omawiałem technicznie, też polecam, żeby sobie otworzyć poprzednie nagrania, dlatego że SWIG80 jest dość dokładnie omówiony. Natomiast jeżeli będziemy mieli szczęście, jeszcze raz powtórzę, jeżeli będziemy mieli szczęście, to SWIG80 idzie na 30 tysięcy, czyli na indeksie małych spółek zarobimy 100 lub 300% albo 200. Ale jeżeli indeks pójdzie 100 lub 200%, to na niektórych spółkach zarobimy 1000-2000%, a więc razy 10 razy 20. Powiem więcej, w poprzednich hossach były spółki, które rosły razy 100. Być może też takie spółki, które pójdą razy 100, będą. I teraz proszę Państwa, jeżeli nie będziemy mieli szczęścia i rynek jest nadal w trendzie bocznym, to nie zarobimy. Ale to jeszcze nie koniec. Statystycznie, że sprawdzi się ten scenariusz, o którym ja mówię, no to on wynosi około 30%, w maksymalnych porywach może 40%, ale zostańmy przy 30%. Czyli mamy 70% szans, że wariant, że SWIG zrobi ten ruch 200%, a niektóre spółki pójdą po 2000%, na 70% się nie sprawdzi, a pójdzie tylko w 30%. Natomiast próbować trzeba, bo o tym, że hossa jest, to my się dowiemy na szczycie. Wtedy będzie mnóstwo guru, którzy nam będą mówić, dlaczego hossa była, prawda? Tylko kwestia, że to już jest po fakcie. Natomiast w momencie, kiedy jest start hossy, to tak naprawdę nikt nie wie, czy ona jest. Czyli mamy 30% na to, że ona będzie. Czyli w tym momencie, proszę zwrócić uwagę, jeżeli rynek pójdzie i weźmiemy udział w tej hossie i zarobimy duże pieniądze, no bo w hossie zarabia się duże pieniądze, ogólnie, żeby zarobić dużo pieniędzy na giełdzie, potrzebne są dwa warunki, tak? Stałe. Po pierwsze, na rynku musi być hossa, a po drugie trzeba mieć właściwe akcje w portfelu, tak? No i mamy ten element szczęścia, o którym tutaj mówię, ale to jeszcze nie koniec, bo jeżeli rynek teraz dojdzie nawet do tego poziomu i faktycznie znajdziemy się w momencie takim jak w 2007 roku, że hossa trwała 5 lat,
to teraz znowu szczęście wycofania się. Jedni się wycofają w porę, proszę zwrócić uwagę, i znowu i utrzymają kapitał, a znowu ci, którzy się nie wycofają, ten kapitał stracą. Ale to też jeszcze nie koniec, bo przecież nie mamy gwarancji, że wycofamy się na szczycie. Może się okazać, że ktoś, kto się wycofa, będzie cierpiał, patrząc na tych, którzy jednak zostali w rynku i dalej w tej hoście uczestniczą. I oczywiście wiadomo, że w hoście najlepszą strategią jest strategia buy and hold, czyli kupi, trzymaj. I te wszystkie stop lossy są bardzo oddalone od tych maksimów, prawda? No bo hossa to też nie jest jeden ciąg wzrostowy, tylko korekty się zdarzają, więc wiadomo, że od tego szczytu te stop lossy trzyma się dalej, więc najbardziej taką uniwersalną strategią to jest daleki stop loss i trzymanie tych swoich pozycji przez kilka miesięcy. Natomiast jeżeli dojdzie do zmiany trendu, to te kilka miesięcy może nas po prostu zabić. No i teraz, proszę Państwa, do tego jeszcze dochodzi szczęście wyboru spółek, o czym już rozmawiałem, bo przecież jedne spółki będą rosły wolniej, a inne będą szybciej. Przecież nie wszystkie spółki pójdą razy 100. A wiemy, że wystarczy nawet za 1/20 naszego kapitału kupić spółkę, która pójdzie razy 100 i jest to w stanie znacząco podbić nam stopę zwrotu na całym portfelu. I proszę Państwa, już przechodząc do meritum. Wszyscy widzimy to samo tak naprawdę, bo teraz żyjemy w czasach internet, YouTube, media. Wszyscy widzimy tak naprawdę to samo i wszyscy wszystko wiedzą. Dostęp do wiedzy jest tak naprawdę w tym momencie nieograniczony. I paradoks polega na tym, że widzimy to samo, mamy ten sam zbiór instrumentów, dopływają do nas te same informacje, a jednak okazuje się, że jedni zarobią, a inni nie. No i teraz oczywiście zgodzę się, brak właściwych narzędzi, brak właściwych umiejętności, brak strategii, lenistwo lub pracowitość. Ktoś więcej czasu poświęca na analizę spółek, ktoś mniej, bo jest leniwy i tak dalej, i tak dalej. Warsztat, na którym pracujemy, wszystko zgoda. Natomiast czy potrzebne jest szczęście, tak? Czyli jest potrzebne to po drugie, dwaj inwestorzy stosujący te same narzędzia i jeden zarobił, a inny nie. No psychologia, głowa, budowa mózgu, być może, prawda? Ale cały czas mamy w tle, że brakuje nam czegoś jeszcze i w mojej opinii właśnie jest to szczęście, o którym tutaj mówię. Też jestem bardzo ciekawy Państwa opinii na ten temat. W dzisiejszym nagraniu zastanawialiśmy się, czy szczęście na giełdzie jest ważne. Niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi na to pytanie. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne nagranie.